Dziękuję. Zajęcie miejsca na belce startowej w pierwszym skoku. A przed naszą kamerą wschodząca gwiazda Instagrama, a prywatnie pasjonat skoków narciarskich, co to mrozu się nie boi. Fajny dzień w Lahti taki. O ja cię, Dominik, no ale błyszczysz. Ty karierę zrobisz, powiem ci, w telewizji kiedyś. Naprawdę? A przynajmniej na YouTubie. Jakiś chyba masz interes, Kamilu, że tak nam same dobre słowo ostatnio. Ja ci załatwię ci na skijumping.pl posadę. To jest moje marzenie, ale nikomu nie mów. Dobrze, ja znam właściciela, albo przynajmniej redaktora naczelnego, to załatwię. Dzień dobry? Dobry chyba. Dzień dobry, wieczór dobry, tudzież skoki dobre. Jak się okazuje, za wcześnie, co mi się bardzo rzadko zdarza, albo prawie nigdy, ale poza tym w porządku. Ciekawie tutaj teraz przyłożyłeś, bo Stefan laje taki wyciągiem ze mną i mówi, no taka skocznia pod Kamila, bo on zawsze lubi spóźnić i to tak dla niego ten najazd. No widzisz, a tutaj i życie mnie zaskoczyło i ja trochę zaskoczyłem życie, oszukałem przeznaczenie i zacząłem sobie za wcześnie odbicie. No i trochę przez to brakowało mi takiej dobrej energii, dobrej prędkości w locie. Ale poza tym to są takie bardzo, bardzo drobne niuanse, drobne detale, które no, koniec końców robią różnicę, czy jesteś na podium, czy jesteś w pierwszej szóstce, albo lecisz poza dziesiątkę. Dzień typu spore wyzwanie, 5 skoków, no dla Ciebie 4. Co najwięcej radości sprawiło Ci dzisiaj? Z czym udało Ci się uporać na przestrzeni tygodnia? Czy najwięcej radości sprawiło mi jak to, zasiąście? Nie, za... dziękuję. Zajęcie miejsca na belce startowej w pierwszym skoku, no bo od razu wróciło dobre nastawienie, dobra energia, no i chęć po prostu poskakania sobie na skoczni, na której lubię to robić. Ten rok zupełnie inny, fajny, wypasiony nocleg, nie musi się martwić o to, gdzie jeść. Tak, dokładnie. Czy to pytanie było bardziej? Znaczy, no pytanie tak naprawdę sam sobie na nie odpowiedziałeś, prawda? Także potwierdzam. Ostatnie pytanie, bo przeczytałem, że na przykład piłkarze Bayern München dostali zakaz rozdawania autografów, robienia sobie zdjęć. Wyście dostali jakieś wskazówki od sztabu, żeby wobec stanu na świecie troszkę ograniczyć kontakty z ludźmi? Nie ograniczam kontaktów z ludźmi. Nawet się rozwinąłem, bo w mediach społecznościowych zrobiłem się bardziej aktywny, także w taki sposób do tego podchodzimy. Wiadomo, że też jesteśmy na otwartym powietrzu. Też nie ma tutaj aż tak wiele ludzi i też znajdujemy się w miejscach, gdzie nie ma aż takiego chyba ryzyka związanego z tą całą sytuacją.